Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu był miejscem nieoficjalnych lekkoatletycznych mistrzostw Polski zawodników do lat 16. Były to ogólnopolskie zawody w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego. Rywalizowali najlepsi zawodnicy w kategoriach wiekowych U12, U14 i U16. W sumie 576 młodych lekkoatletów ze 176 klubów z całej Polski. Sam program Lekkoatletyka dla każdego to już 6-letnia historia i jego celem właśnie jest taka preselekcja i możliwość wychwycenia najbardziej zdolnych. Oczywiście zaczynamy od upowszechniania lekkiej atletyki, bo podstawą tego programu właśnie jest upowszechnianie lekkiej atletyki. Niemniej jednak takim efektem ubocznym jest selekcja, preselekcja tych najbardziej zdolnych zawodników. Tutaj dzisiaj idealne warunki, piękny obiekt, szybki tartan, więc przede wszystkim spodziewamy się doskonałych wyników. Warunki ku temu były znakomite. Tutaj przyjechali, można tak powiedzieć, najlepsi z najlepszych, dlatego że wcześniej we wszystkich 16 województwach mieliśmy eliminację do ogólnopolskiego finału, zatem znamy poziom tych zawodników, którzy tutaj przybyli i rzecz jasna przyglądamy się tym, którzy mają największe predyspozycje do królowej sportu. Wierzę, że wśród nich są tacy zawodnicy, którzy zastąpią największe gwiazdy polskiej lekkiej atletyki. Może to zrobić na przykład Marysia Jarosińska, sprinterka z Torunia. Mam na 200 metrów nieoficjalny rekord polski i na 300 metrów na hali też nieoficjalny rekord polski. I czy swoją przyszłość łączysz ze sportem? Zdecydowanie tak, naprawdę. Jestem bardzo zadowolona też z tego biegu właśnie, który mi poszedł i pokazał, że jestem w stanie jeszcze lepiej pobiec w Karpaczu na mistrzostwach Polski i w końcu zrobić ten oficjalny rekord polski. Tym razem Marysia Jarosińska wygrała bieg na 300 metrów z przeszkodami. Natomiast w chodzie na 3 km najlepsza była Paulina Tomaszewska z Kalisza. No, dla mnie to jest pasja, to co robię to lubię, a chód jakby tą dyscyplinę sportu wybrałam przez przypadek, bo przedtem 4 lata trenowałam pływanie i raz na zawodach szkolnych po prostu trener mnie mój zauważył i tak jestem teraz. Jakie sukcesy są? No jest wicemistrzostwo Polski w Słupsku 2020. No jak na razie jestem najlepsza w tabelach. Zadowolony ze startu był także zwycięzca biegu na 300 metrów z przeszkodami w kategorii U16. No tutaj właściwie wszystko się może zdarzyć, bo wystarczy, że raz się zahaczy i może być po biegu. Ale dzisiaj dobrze było, bo pogoda dobra. Też nie wiało nam w twarz na biegu, tylko lekko w plecy, więc... Ja jestem zadowolony. Zadowoleni byli także organizatorzy, bo takie zawody to znakomita promocja miasta. Kilkaset osób z opiekunami, to prawie tysiąc osób, które dziś zawitały do Sieradza. Piękna pogoda, sprzyjający wiatr, bo w plecy. Mam nadzieję, że będzie służył tym młodym ludziom i wyniki, które tutaj będą osiągane, zostaną w głowach, ale również w sercach tych młodych ludzi, a przez to również Sieradz pozostanie z nimi na długi czas. Ja się bardzo z tego cieszę, dlatego że ten obiekt powstał przede wszystkim po to, żeby z niego korzystać. Więc do tego dochodzi jeszcze zaufanie, którym nas obdarzył Polski Związek Lekkiej Atletyki i tak wielka impreza. Wiem, że jest to największa impreza lekkoatletyczna w Polsce, nieoficjalne Mistrzostwa Polski do lat 16. Mamy zawodników do lat 12, do lat 14, do lat 16 we wszystkich praktycznych konkurencjach biegowych, rzutowych, technicznych. Także my jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Myślę, że sprostamy temu zadaniu i to jest dla nas najważniejsze, żeby ten obieg żył, żeby na nim się odbywały zawody, żeby do nas ludzie przyjeżdżali, żeby Sieradz zasłynął nie tylko z tego, że jest miastem Sieradzem, ale też dlatego, że odbywają się tutaj bardzo fajne imprezy. Najlepszych zawodników uhonorowano medalami, nagrodami i pamiątkowymi maskotkami programu Lekkoatletyka dla każdego.